czasu, więc się nie smuć, że coś nie wyjdzie. Wszystko mam pod ręką. Dzisiaj opowiem wam o drodze wzdłuż naszego wybrzeża w ciągu drogi ekspresowej S6. Zapraszam was do oglądania, nie zapomnijcie zostawienia subskrypcji, a jeśli nie chcecie, to nie zostawiajcie. A jeśli wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, a jak wam się nie spodoba, to nie wiem. Przypominam, że wbijam do końca roku 100 subów, pomóżcie, a ja już nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. Droga ekspresowa E6 i droga autostradowa A6 są wybudowane w 3 odcinkach. Z Kiełbaskowa do Sianowa, na obwodnicy Słupska i od Boże Pole Wielkie do Pruszcza Gdańskiego. A więc zacznijmy. Nasz odcinek zaczniemy od węzła Boże Pole Wielkie, gdzie trwa na razie przenoszenie ruchu na tą stronę, żeby przez to, że projektant drogi Boże Pole Wielkie, gmina Wielki Kack, nie zrobił rezerwy. I tak praktycznie węzeł trzeba budować od nowa, bo się kończy pas, jak tutaj się kończyła ekspresówka, kończył się lewy pas z prawym i nie było rezerwy na drugi pas. Więc trzeba wszystko zlikwidować praktycznie, może nie cały węzeł, ale troszkę węzła, pół węzła. Na drugie, na dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu. Następnie idziemy w stronę południa, trochę północy, gdzie mamy węzeł w Godętowo lub Łączyce, bardziej to drugie. Idąc dalej naszą piękną drogą i dojeżdżamy do Łęborka, gdzie droga mija starą DK6 po południowej stronie. Mając węzły Łęborg w zachód, Łęborg wschód. Idąc dalej, nasza droga znów przetnie się z DK6. DK6 zostanie w przyszłości serwisówką. Teraz jest normalną DK6. Kolejny węzeł mamy Leśnicę. Idąc dalej naszą drogą, tak razem mamy mopy, gdzie mamy toaletę, SB MOP 2 i tutaj, gdzie jest, będzie jeszcze plac zabaw, że drzewowo, śląskie. Tutaj niedaleko mamy węzeł Skórowo. Idziemy trochę na północ od starej DK6, gdzie mijamy kolejny węzeł, że Chcino, Bobrowniki, Budy, Mopy, Paprzyce i dojeżdżamy do już zrealizowanej obwodnicy Słupska, gdzie wjeżdża z E6, ale jest trochę przeprek, jest w remoncie, bo jest dobudowana druga jezdnia na Słupsku, na węźle z drogą wojewódzką 210, z drogą krajową 21 i na zachodzie z drogą, która w przyszłości węzeł ma wyglądać tak, z drogą, która ma dochodzić do Łękowko albo dalej wzdłuż
drogi krajowej 21. Dalej na razie idzie równolegle do naszej drogi krajowej i odchodzi trochę na północ w Sycewice, ale tak się będzie przeplatać. Kolejny węzeł Noskowo, Warszkówka albo Warszykowo i dojeżdżamy do Słupska. W Słupsku będzie tutaj, jak już mówiłem, Słupsk zachód, wschód, południe i zachód, który ominie na południe z drogą krajową, drogą wojewódzką 205 i dalej będziemy iść równolegle do drogi krajowej. Zmierzymy się z drogą krajową 37 w Karwicach, w Malechowie i Kawno i dojeżdżamy do już wybudowanej obwodnicy Sianów Wschód, Sianów Zachód i w tym roku otwartej jeszcze z delikatnie zwężeniami obwodnica Koszalina, Koszalin Zachód, Koszalin Północ, Bielice z Koszalinem Zachód. I dalej S11 idzie w kierunku południowym, a nam się już łączy droga. Jak możemy zauważyć z przeglądarkowej mapy stanu budowy dróg autostrad i dróg ekspresowych, cała droga wzdłuż wybrzeża ma zostać otwarta do wakacji 2026 roku, ma zostać cała otwarta, a odcinkami 25 Boże Pole Wielkie do Słupska i Słupska do Sławna w 2026 roku. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca tego filmu. Ja wam dziękuję za oglądanie. Nie, jeśli chcecie więcej dróg albo innych dróg, to napiszcie w komentarzach, jakie to mają być drogi. A ja wam dzisiaj już serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że jeśli wam się spodobało, to zostawcie łapeczkę w górę. A jeśli nie, to nic nie róbcie. Zasubskrybujcie, pomóżcie mi dobić cel albo w rok, albo do końca roku dobić 100 subów. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!